Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam serdecznie w odcinku dotyczącym czasowników frazowych z czasownikami come i go. Kiedy poruszam temat czasowników frazowych, czyli tzw. phrasal verbs, w odcinkach tego podcastu, podkreślam, że dla nas, dla nas niestety, bardzo często są one tak naprawdę używane w żywym, mówionym języku. I jeżeli marzycie o wskoczeniu na wyższy poziom angielskiego, nie obejdzie się bez znajomości, właśnie tzw. phrasali. Przedstawiam wam dzisiaj najważniejsze phrasal verbs z come i Go. Wysłuchacie ich znaczeń, a następnie wysłuchamy zdań z zastosowaniem tak zwanego normalnego czasownika, a potem kolejne zdania będą zawierać ten czasownik normalny zastąpiony tak zwanym właśnie frejzalem. Nauczenie się ich rzeczywiście stanowi wyzwanie, a możemy je zapamiętać osłuchując się, jak stosuje się je w całych zdaniach. Zachęcam do wybrania karty pracy ze strony wwwmonikapodbielska.pl, na której wyszczególnione są przedstawiane czasowniki, aby czytać sobie te zdania i zapamiętywać je w kontekście stosowania. Proszę Was również o pozostawienie gwiazdek na Spotify jako swoiste podziękowanie za moją pracę daje mi to dużą motywację do przygotowywania kolejnych materiałów. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Czasownik frazowy to taki normalny, nazwijmy to czasownik, właśnie jak nasze dzisiejsze kam, który normalnie oznacza przychodzić i go i jechać, które w połączeniu z przyimkiem tworzą zupełnie nowe, często zaskakujące znaczenia. Składają się one więc z czasownika i przyimka. A teraz najważniejsze czasowniki frazowe z kam. Come across. Natknąć się na coś, na kogoś. Come across. Na przykład: When I was walking down the street, I came across my old school friend. Kiedy szedłeś ulicą, natknąłem się na starego kolegę ze szkoły. When I was walking down the street, I came across my old school friend. Come about. Wydarzyć się. Come about. You can't imagine how many bad things come about. Nie możesz sobie wyobrazić, jak wiele złych rzeczy się wydarza. You can't imagine how many bad things come about. Come on. Pospiesz się. Come on. Come on. We will be late for our plane if you don't pick me up now. Pospiesz się. Spóźnimy się na samolot, jeżeli mnie teraz nie odbierzesz. Come on. We will be late for our plane if you don't pick me up now. Come in. Wezbrać się, nadejść. Strange times are coming in. Dziwne czasy nadchodzą. Strange times are coming in. Come along. Towarzyszyć komuś. Come along. Na przykład I'm going to the cinema. Are you coming along? Idę do kina. Idziesz ze mną. I'm going to the cinema. Are you coming along? come back wracać come back the cat came back after two days being away kot powrócił na domu po dwóch tygodniach nieobecności the cat came back after two days being away come out wyjść odkryć się ujawnić come out my sister hid somewhere and doesn't want to come out Moja siostra gdzieś się schowała i nie chce wyjść. My sister hid somewhere and doesn't want to come out. Come up. Pojawić się. Come up. He didn't come up at work yet today. On dziś nie pojawił się w pracy. He didn't come up at work today. She came up at the last minute. Ona pojawiła się w ostatniej chwili. She came up at the last minute. Come up with an idea wpaść na pomysł come up with an idea we could have come up with that idea earlier it would be implemented now mogliśmy wpaść na ten pomysł wcześniej już to by było wdrożone we could have come up with that idea earlier it would be implemented now przechodzimy teraz do najważniejszych czasowników frazowych z go go on kontynuować, przechodzić dalej. Na przykład let's go on and discuss this issue. Przejdźmy dalej i porozmawiajmy o tej sprawie. Let's go on and discuss this issue. Go off. Eksplodować. Go off. The bomb went off suddenly. Bomba nagle eksplodowała. The bomb went off suddenly. Go out with. Chodzić z kimś. Go out with. John goes out with Mary. John chodzi z Mary. John goes out with Mary. Go with. Pasować. Jedno do drugiego w takim sensie. Go with. Your shirt doesn't go with the trousers. Twoja koszula nie pasuje do spodni. Your shirt doesn't go with the trousers. Go after. Dążyć do czegoś. Go after. Mary always goes after what she wants. Mary zawsze dąży do tego, czego chce. Mary always goes after what she wants. Go against. Opierać się, stawiać opór, złamać. Go against. It goes against the rules to smoke inside the rooms. To jest przeciw regułom, żeby palić wewnątrz tych pomieszczeń. It goes against the rules to smoke inside the rooms go for dążyć do czegoś podążać za czymś don't be afraid to do it let's go for it nie obawiaj się żeby to zrobić róbmy to don't be afraid to do it let's go for it go through przejść przez coś doświadczyć go through She has gone through so much surviving the death of her child. Ona przeszła tak dużo, przeżywając śmierć swojego dziecka. She has gone through so much surviving the death of her child. Go without? Obejść się bez czegoś. Go without? Now, it is not difficult to go without sugar in my tea when I haven't used it for the last months. Nie jest trudno obejść się bez cukru. W mojej herbacie, ponieważ nie stosowałam tego już od kilku miesięcy. Now it is not difficult to go without sugar in my tea, when I haven't used it for the last months. Go along with. Mieć z kimś dobre relacje. Go along with. The only person I go along with is my sister Agnes. Jedyna osoba, z którą mam dobre relacje, to moja siostra Agnes. The only person I go along with is my sister Agnes. Go into. Omówić szczegółowo. Wejść w jakiś temat. Well, I wouldn't like to go into the subject of my marriage right now. Cóż, nie chciałbym wchodzić teraz w temat mojego małżeństwa. Well, I wouldn't like to go into the subject of my marriage right now. Rzeczywiście jest tego trochę i trudno zapamiętać je, ponieważ dodanie samego przyimka tak bardzo zmienia ich znaczenie. Jedyne, co możemy zrobić, to osłuchać się, jak stosuje się je w praktyce, w zdaniach. Usłyszysz teraz przykładowe zdania z normalnym, nazwijmy to, słowem i potem zdania zawierające zamiast tego słowa wybrany phrasal verb. While I was tidying my... Bookshelves. I found some old photographs. Kiedy sprzątałem półki, znalazłem stare zdjęcia. While I was tidying my bookshelves, I found some old photographs. While I was tidying my bookshelves, I came across some old photographs. It is hard to believe how difficult this happened. Trudno uwierzyć, jak te wszystkie trudności się wydarzyły. It is hard to believe how those difficulties happened. It is hard to believe how those difficulties came about. Hurry up, everybody's waiting for us. Pospiesz się, wszyscy na nas czekają. Hurry up, everybody's waiting for us. Come on, everybody's waiting for us. You really shouldn't wear this blue blouse. It doesn't match the trousers. Nie powinnaś nosić tej niebieskiej bluzki. Nie pasuje do spodni. You really shouldn't wear this blue blouse. It doesn't match the trousers. You really shouldn't wear this blue blouse. It doesn't go with the trousers. Both Mary and me try to get the same job. Marysia i ja próbujemy dostać tę samą pracę. Both Mary and me try to get the same job. Both Mary and me go after the same job. We will try, but things may always turn wrong for us. Spróbujemy, ale rzeczy mogą pójść w złym kierunku dla nas. We will try, but things may always turn wrong for us. We will try, but things may always go against us. Mary is planning to start a teaching job. Marysia planuje podjąć pracę w nauczaniu. Mary's planning to start a teaching job. Mary's planning to go into teaching. He experienced a lot of difficult moments when he lost his job. On doświadczył wiele trudnych momentów, kiedy stracił pracę. He experienced a lot of difficult moments when he lost his job. He went through a lot of difficult moments when he lost his job. Mam nadzieję, że teraz twój angielski poszerzył się o wybrane phrasal verbs z czasownikami come and go. Jeżeli słuchasz tego odcinka w aplikacji Spotify, to wejdź proszę na profil tego podcastu Twój Przewodnik Języka Angielskiego i tam masz możliwość przyznania mi pięciu gwiazdek. Z góry Ci za to dziękuję, bo tym małym gestem przyczyniasz się do powstawania nowych treści. A jeśli nie korzystasz z aplikacji Spotify, to zawsze możesz zostawić swój komentarz, polubić odcinek lub udostępnić odcinek innym. Nie zapomnij też o wizycie na stronie podcastu monikapodwielska.pl/podcast odcinek 77, gdzie przygotowałam dla ciebie kartę pracy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz podcastu, zrób to koniecznie. Oprócz Spotify znajdziesz mnie na Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, a także na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia i zobaczenia. Monika Podpielska.